Elo, mobiki, tu z tej strony Mobi Nadzieka. To jest ostatni odcinek vloga. Niestety jest Kostrzyna na fali. Dlaczego ostatni? Bo dzisiaj ostatni dzień Kostrzyna na fali, świętego miasta, mojego rodzinnego miasta oczywiście. I dzisiaj ostatni dzień, więc idę na ten najważniejszy koncert w życiu, kiedy w końcu po tylu latach mogę zobaczyć prawdziwego rapera w Kostrzynie nad Odrą. I tu oczywiście też będzie towarzyszyła piosenkarka, która znana mi z utworu Pierwszy Raz. Uwaga! Jest to Mezo i Kasia Wilk. Boziu, tak strasznie się jaram, że nie mogę się doczekać zobaczyć prawdziwego Meza i prawdziwą Kasię Wilk na scenie amfiteatru w Kostrzynie. Wczorajszy ten odcinek z vloga, gdzie byłem ostatnio na koncercie Macieja Malejczuka, Żabol, dzięki ci za to, że poprawiłeś mi, że to nie był Jugoton, bo Jugoton od Kazika to wiadomo, tylko Jugopolis, jak mówiłeś. I też to dowiedziałem się od ciebie, że ponoć światło, kurde, mi wszystko zdoba, że ponoć że to jest utwór, że ta ostatnia nocka jest utworem bardziej coverowanym przez jakiegoś serbskiego zespołu z lat 80. bardziej jugosłowiańskich, ale nie wiem. Dzisiaj nie wiem, czy to prawda, ale zobaczymy. A dzisiaj idziemy na ten koncert, który na to czekałem. Czekałem na to, kurde, 20 parę lat. Na rapera Meza. Może mi się uda w końcu załapać wspólne zdjęcie z Mezem i Kasią Wilk. Wtedy będzie oczywiście wrzucone w trakcie odcinka, żebyście mogli zobaczyć wspólne zdjęcie z gwiazdami, z Mezem i Kasią Wilk. Bo wczoraj nie udało się niestety zdobyć zdjęcie z Maciejem Malejczukiem. Dokładnie to ze mną i z Maciejem Malejczukiem, bo musiał gdzieś spierniczać, ale trudno, koncert był, najważniejszy jest występ, dwa utwory mi dobrze wpadły, Dawna Dziewczyno, z tego co oglądałem teledysk Macieja Malejczuka, Dawna Dziewczyno, po prostu fajny utwór. Tylko z tego, co kurde wiem, jest utrzymany chyba w jakichś latach 40. czy 50. i widzimy jakiegoś, muzyka, ubrany w skórzany płaszcz i kapelusz, wyglądający jak jakiś prywatny detektyw, albo jakiś, nie wiem, tajniak, nie wiem. Najwyżej, a ten teledysk jest świetny. No i też Ostatnia Nocka. Też bardziej dobrze znany utwór i bardzo dobrze rozpoznawany utwór. No w końcu dwa utwory doczekałem się i naprawdę były świetne. No i też za to mój brat był. Też był taki moment, że spotkanie dwóch braci w domu, nie w domu, tylko na amfiteatrze, bo też był na Macieja Malejczuka. A dzisiaj niestety nie będzie, bo mój brat nie lubi rapu niestety, no też mu szanuję jego decyzję. No i nie pójdzie też na koncert Kasi Wilk, to też szanuję jego decyzję. A dzisiaj trochę jestem głodny, pizzę na razie mogę odpuścić, bo wczoraj czekałem 40 parę minut na pizzę. Może dzisiaj jakieś dania? Dwie lokomotywy z wagonami jadą, super, między sobą. No i słuchajcie, ostatni dzień tego wspaniałego koncertu, niestety dla mnie ostatni, i będziemy czekać teraz na rok. Może znowu jakieś gwiazdy będą zostaną zaproszone do Kostrzyna. Jak będzie Christian Hoffman, to kurde się załapie na zdjęcie z Christianem Hoffmanem. A jak będzie Blanka, o Boże, będzie Baby It's Kinda Crazy. Nie no, czekamy jeszcze na
Teraz wracamy do Meza i Kazik. Już niedługo będziemy mogli widzieć na scenie. Ale dokładnie będzie to o godzinie 20. Bo wczoraj byłem na koncercie Macieja Maliczyka i odbył się o 21. A teraz idziemy coś przygryźć, bo głodny jestem. A zupa to kurde, co to jest? A dzisiaj może pójdę tam do kebabowni Mehmeta. Może sobie kupię jakiegoś większego kebaba. Jak będzie jakieś tańsze, to spoko, mogę kupić. I do tego też kola półlitrowa, to też oczywiście jak wczoraj. No cóż, dzisiaj inaczej, więc zapraszamy już niedługo. Jest za 4:07. Mam energetyk, mam też kolację moją. Będę opetrował. Kolę też mam półlitrową. Dzisiaj odpuściłem tę pizzerię, bo kurde, drogi jak cholera i ile czekania było. Zamiast 20 parę minut, to przychodziło się na 40 parę minut. A dzisiaj ważniejsze jest to, że idę na koncert Meza i Kasiwik. Zdążę jeszcze opet zrobić i w końcu mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że chociaż mogę być na koncercie. A dzisiaj idę pod scenę czekać na Meza i Kasiwik. Przy okazji jedną kolację. A teraz wasze zdrowie. Obecnie tutaj gra zespół Niesamowita Sprawa. Mało ludzi, ale trzeba czekać na Meza i Kasiwik, który będzie dopiero za parę godzin. Mówię to za niecałą godzinę. A cóż, klimat, kartridż. Czemu nie? Przed samym Mezem oczywiście. Jestem już po opetrowaniu, niestety poza wizją opetrowałem kebaba, tylko tego boksa. I teraz za parę 15 minut będzie koncert Mezo i Kasiwik. Już powolutku się zbierają ludzie. Widać, że już powolutku będą przychodzić tu na amfiteatr, tylko po to, by pobawić, tylko po to, by zobaczyć rapera Meza. Teraz jest przerwa techniczna, bo już wszystko rozkładają te sprzęty. Ale przypomnijmy, że jest to ostatni dzień i możecie się spodziewać naprawdę fajniejszych rzeczy, bo najważniejszy jest koncert Meza i Kasiwik. Może mi się uda w końcu załapać zdjęcie z Mezem i Kasiwik, chociaż któż to wie, może mi się uda. A tak co? Trzeba czekać parę 15 minut, dopóki wszystko z tej sprzęty wykładają. A teraz będzie się działo! To już nie tylko Mezo będzie! A to jest słuchać chyba Shape on You, Eda Sheerana. A to kurde remix. Chyba. Już się kurde rytm, łapie rytm. Ale już nie tylko kurde, będzie najważniejsza postać światowego show biznesu, pani polskiego, bo Mezo i Kasiwik będą tutaj. Czekałem na to 20 parę lat. Takie. No, teraz ma być DJ-a. Co się dzieje? To czekać. Sorry. Już czekamy. DJ gra. Who's that?
Nie powinno czekać. Czekamy dalej. Jest mezo! Młodsze pokolenie i starsze romantuje w tej piosence coś dla siebie. Już za tydzień, a właściwie zawsze już nie jesteśmy z tą piosenką na festiwalu, bo połudzę w opuszczę premię i liczymy na wasze wsparcie. Jeśli będzie wasze wsparcie, to zróbcie hałas! Tak jest, jest coraz lepiej, dobra. Idziemy do dół. Yeah.
świat rozrosła. Każdy problem to była Polska. Wyjadłeś się prości, objęcia my, którzy akceptują państwa polski. Rodzina, bo tu jest zawsze ma siłę. Który był zawsze raz siłę. To najpiękniejsze z zapią. Jest tych braków i nie Let's go! 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 Let's
Jeszcze raz,
się światło, które wszystko jest jasne, a ludzie cierpią przez to. Wydrzymy takie śmiechy fizyczne, mogą co miła. Cały ten proces wypowiada twoje imię, kochamy się dymą, jestem w każdą rodzinie. Bo nie minie tak szybko i łatwo, jesteś na biało, na ciebie o tatko. Który nie umie objąć rozumem, dlatego mam do masa i szacunek. Może życzenie dla mnie kartu, ale wiesz, że to przy moim zakrył. Nie do jednego miejsca, gdzie nigdy nie będzie stał, nie zaczęli do końca. Let's go.
Koncert Meza był udany, był po prostu bardzo piękny. Teraz tylko co, czekam aż może będzie zdjęcie z Mezem. Zobaczymy. Na razie teraz jest przerwa techniczna i na scenie pojawi się Kasia Wik. Być może jeszcze pojawi się Mezo. By zarapować wspólnie z Kasią i Wik dwa utwory chyba, ważne i sakrum. Nie mogę się kurde doczekać, może w końcu będzie zdjęcie z Mezem. Może też będzie zdjęcie z Kasią Wik. Ale zobaczymy na razie. Póki co czekamy niecierpliwie. No, zaczynamy teraz jest Kasia Wik, kurde. Thank you.
teraz jego ogrom poszukuje twój światło pogląd. Polskie światło, które świat jest zmienny. Z ciebie zmienny, I'm not afraid to die.
No okej, podsumowując, dwa zdjęcia z Mezem i Kasiowik zaliczone. W końcu możecie zobaczyć na moim kanale zdjęcia dla tych niedowiarków. A co kurczę najważniejsze? No co to jest? O, fajnie to wygląda. No. No i co mogę podsumować? Kostry na fali został zakończony. Ja się bawię bardzo dobrze. Utwór pierwszy raz, kiedy słyszałem Łukasik. Normalnie bardzo dobrze się bawiłem. A jednym słowem, podsumowujmy ten dzień pozytywnie. I zobaczycie też pół godziny, prawdopodobnie może 40, może 50-minutową relację z drugiego, trzeciego dnia już koncertu. Tym razem Meza i Kasiwik. Zobaczycie dwa zdjęcia z Mezem i Kasiwik specjalnie dla was. Jakby się kurczę chcieli. No dobra, czas już skończyć, bo teraz naprawdę idę do domku. Bo jestem strasznie zmęczony. A jeszcze jutro do pracy muszę iść. A zatem co? Czas najwyższy kończyć już tą przygodę z kostrzynem na fali. Jutro będzie generalne sprzątanie. No niestety, trzeba po koncercie sprzątać. No dobra. No to co? Kończymy i dziękuję za tą fajną przygodę. Po prostu wy możecie zobaczyć mnie, jak ja się bawię na koncertach. No, szczególności na koncercie Meza, bo to naprawdę spoko gościu. A Kasiwik? Wow! Efekt wow! W końcu doczekałem swojego występu. No to co? Kończymy. A teraz to tyle z tego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli tak, łapka w górę, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, żebyście nie przegapili kolejnego mojego materiału. A teraz jak się z wami tym vlogiem, a chcę do usłyszenia. Były nocy! I dobranoc, i do poniedziałku. Jutro w kolejnym odcinku upiornych akt na śladami zbrodni. Do usłyszenia, cześć! Musi cały ten...